5, 4, 3, 2, 1, jedziemy! W sobotę Szklarska Poręba przepełniona była rowerzystami, a wszystko to z okazji kolejnej edycji Bike Maratonu. Muszę się zgodzić nieskromnie, że mamy naprawdę tak zróżnicowany teren w naszych górach, że stąd chyba ochoczo przyjeżdżają z całej Polski rowerzyści, żeby zmierzyć z tymi trudnościami, bo oni sobie dają, ja też z nimi rozmawiam, w ubiegłym roku na przykład zajęli tam, nie wiem, setne miejsce i zrobili taki czas. Dzisiaj przyjeżdżają, żeby zgodnie z własnymi ambicjami ten czas poprawić o 5 minut, 7 minut i stąd są. Zgodnie z tym, co mówi organizator, na sobotnim wydarzeniu było blisko 1000 osób, zresztą nic dziwnego. Tereny i otoczenie zachęcają nie tylko zawodowców, ale przede wszystkim amatorów do odwiedzania Szklarskiej Poręby i okolic. Szklarska Poręba słynie z tras rowerowych, rowerowej krainy. Mamy tu kilkadziesiąt kilometrów oznakowanych, przygotowanych tras. Mamy single track numer 14, mamy niedaleko w Karkonoszach pasmo rowerowe Olbrzymy. Mamy Góry Izerskie, gdzie można świetnie turystycznie pojeździć i każdy rodzinnie, piknikowo może sobie pojechać czy do schroniska Orle, czy do Chatki Górzystów. Także naprawdę mieszkamy w rejonie i jesteśmy w takim terenie, gdzie na każdym rodzaju rowerze się świetnie możemy bawić. To w swoich wypowiedziach podkreślali zawodnicy startujący na tej edycji Bike Maratonu. Przyjechałem tu po to, żeby wykorzystać piękną pogodę, piękne trasy i ogólnie dobrą zabawę. Pierwszy raz w Szklarskiej Porębie na Bike Maratonie? Na Bike Maratonie tak, ale drugi raz w tym sezonie, ponieważ startowałem na etapówce Bike Adventure w czerwcu, lipcu, także miło wspominam, dlatego tu wróciłem. Szklarska Poręba, maraton jak bardziej zasłużona, Szklarska zawsze będzie fajne trasy, fajne widoki, także lubię tutaj przyjeżdżać. Od jakichś trzech lat jeżdżę już w cyklu tutaj tych bike maratonów, dlatego uważam, że to jest fajna zabawa. Jak trasy w Szklarskiej Porębie? Jak to wygląda w Szklarskiej? Super, super. Wszystko jest fajnie przygotowane. Organizator stoi na wysokości zadania, tak więc tylko jeździć, nic więcej. Fajne ścieżki, fajne trasy, przeważnie w górach. Także razem z małżonką tutaj próbujemy swoich sił w tym wieku. A oprócz trzech głównych dystansów, jak co roku, dzieci również mogły zmierzyć się na nieco krótszym, kilkusetmetrowym odcinku. Bike Maraton na stałe wpisał się do wydarzeń sportowych w Szklarskiej Porębie. Te imprezy sportowe, które są na terenie miasta, które się już wpisały w krajobraz Szklarskiej Poręby, a nie od wczoraj, nie od dzisiaj, od wielu, wielu, wielu lat, one dają też możliwość właścicielom działalności gospodarczej w jakiś sposób również gościć tych sportowców u siebie w hotelach, w restauracjach. To przedłuża jak gdyby okres wakacyjny w Szklarskiej Porębie. Dzisiaj mamy naprawdę chyba 100% obłożenia. A podczas kolejnej edycji Bike Maratonu w Szklarskiej Porębie start i meta mają znajdować się na deptaku.